Rzeczy szczytki style. Tak, nie mogę się powstrzymać, musiałem, ale dzięki temu mniej więcej jesteście zorientowani, że wybieramy się właśnie do Korei Południowej. A to Ryongam. Witamy! Z tej strony Drakon14, który z góry przeprasza za drobną obsługę. Dobra, może przejdźmy do rzeczy. Krótko na temat tej imprezy, bo nie ma co wiele gadać. Pierwsze Grand Prix Korei Południowej rozegrano w 2010, ostatnie w 2013, czyli rozegrano je zaledwie 4 razy. To jest wszystko. Wszystkie 4 imprezy oczywiście rozgrywały się na specjalnie przygotowanym właśnie na tą imprezę torze Ryongam, zaprojektowaną przez nadwornego architekta Hermana Tilke. I jak na moje standardy jest to jeden z jego lepiej udanych projektów, mimo że z jakiegoś powodu ta impreza się nie organizuje, a szkoda. Jest to była dosyć ciekawa impreza. Ale może na temat toru wypowie się kto inny. A więc zapraszamy was do Chibora. A... czy coś się zacięło chyba? No nieważne, Chibor Brzęczyszczycki już się pakuje do bolidu, żeby rozpocząć okrążenie pokazowe na torze Korea International Circuit. Czy coś takiego. Ja już się pakuję, ja już jestem prawie gotowy. Do boju! Wiem, że jeszcze muszę dojechać, prawda, do prostej startu meta. To co mogę powiedzieć o tym torze, to na pewno, że jest on dosyć no, skomplikowany w trasie. Taki dosyć trudny technicznie tor, ale może najłatwiej będzie po prostu to pokazać. Czeka nas 18 zakrętów, mijamy prostą startą meta. Zakręt pierwszy, przejeżdżamy tu standardowo, czyli na setnym metrze, redukcję do dwójeczki. Powoli dodając gazu, przejeżdżamy zakręt drugi. Wychodzimy na tą zajebiście, długą prostą, najdłuższą prostą na tym torze. Już spalamy DRS przy okazji. Zjeżdżamy w tej chwili na drugą stronę, żeby być na wewnętrznej przy dojeździe do zakrętu trzeciego. Tu hamujemy na 150 metrze. Też do dwójki, to jest cholernie ostry zakręt. Przed nami kolejna prosta, już nie taka długa i teraz dojeżdżamy do tej cholernie wrednej sekcji trzech, no tak, też takich dosyć powolnych zakrętów. Hamujemy tu na setnym do tego drugiego, czyli standardowo, zakręt czwarty. Lekciutko dodając gazu, później znowu hamujemy zakręt piąty i znowu lekciutko dodając gazu, hamujemy lekciutko zakręt szósty. Wszystko sprowadza się to w sumie do utrzymania pewnej jakiejś tak prędkości. Teraz następne zakręty siódmy i ósmy możemy spokojnie przejechać na pełnym gazie. Jak widzicie, już jestem na szóstym biegu. Zakręt dziewiąty musimy już zluzować o dwa biegi. I o kolejne dwa biegi przy zakręcie dziesiątym. Oczywiście trzeba też wyczuć punkty hamowania, co nie jest wcale takie proste. Zakręt jedenasty, chyba najbardziej skomplikowany na tym torze. Trzeba tu wyczuć moment, w którym zaczynamy powoli wytracać prędkość, żeby przy wyjściu z zakrętu dwunastego powoli zacząć go dodawać. Przy zakręcie trzecim jedziemy go opuszczając gaz. Dodajemy gazu. Zakręt czternasty już musimy tu przyhamować do drugiego, do trzeciego biegu. Kolejny zakręt do biegu drugiego. Przy wyjściu leciutko dodając gaz wchodzimy w zakręt 16. Łuk, czyli ten zakręt 17 na pełnym kajusz można spokojnie przejechać. Mijamy zakręt 18. I to w sumie tyle. Jeśli chodzi o okrążenie pokazowe. Sigur Brzęczyszczycki, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na wyścigu. Ja zostanę tu sobie. No i dobra, wyścig, czyli no... Dokładnie. 14 pozycja startowa. Nikt nie otrzymał kary 10 pozycji tym razem. Ja również nie, na szczęście. Dobra. Tak, strategia. No i widzę, w gruncie rzeczy to nie ma tutaj specjalnie co mieszać. 7 okrążeń na tej. 16,5 na tej. Oni mówią o 11. A ja myślę o jednym pit-stopie, tak, dokładnie. Ciężko mi powiedzieć, jak tutaj się zżynają opony raczej. Opcjonalne to jest mieszanka super miękka, także dosyć szybko zejdzie mimo wszystko, ale raczej no... No dobra, zobaczymy to, zobaczymy to na auto... Zobaczymy to prawda na torze. Zresztą to bym musiał wytrzymać, mamy 28 okrążeń, musiałbym 20... 8, no 7, powiedzmy te 8, jeśli mi się jakimś cudem uda tyle wytrzymać. Mimo wszystko 20 okrążeń, to bym musiał nieźle wyciągnąć ponad miarę. Chyba, żebym spróbował.
Zauważyć potem ten komplet. Ma opcjonalny, dzięki czemu będę choć trochę szybszy. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że dołożą mi ten komplet, a nie ten drugi. Mam jeszcze dwa zużyte opony z kwalifikacji. Dobra, no to po prostu idziemy na tor. Startuję z pozycji 14, czyli 14 Grand Prix Korei na torze Yongam. Na międzynarodowym torze Korei, właśnie tu położonym na Yongam, w prefekturze to się chyba nazywa Yongam. Zakręciłem się, nie wiem, dobra, zaczynamy. Ok, start. Czyli no... Dokładnie. Dobra, jeśli chodzi o odległość do pierwszego zakrętu, nie jest ona specjalnie duża. Więcej podobno w sumie do tego jest jak w Australii, jeśli nie krótsza. Także no, muszę się skoncentrować troszeczkę na starcie. No. Ten sezon pamięta lepsze moje starty, ale okej. Okay. Pamięta dużo lepsze moje starty, ale okej, okay, jestem 13, chociaż kogoś udało mi się być 12. Czyli kogoś mi tam się udało wyprzedzić. Do wewnętrznej wjeżdżamy i... I to co te gryski lubią najbardziej. I ten na to magiczny sposób, jestem 6. A Raikkonen jest tu ze mną. No przecież nie da mu się wyprzedzić od zewnętrznej, ludzie. Dobra, jestem 6. Byleby to jakoś utrzymać. I teraz to, czego tygryski nie lubią najbardziej, czyli znowu muszę jednak... No, nie jestem przystosowany, muszę trochę dosyć wprowadzić w treningi. Żeby pojeździć troszeczkę na na większej ilości paliwa. Zawsze ma problemy. Ten zakręt już wszyscy o nim wiedzą. Ciężko się go przejeżdża. Ale jedę dalej, jedę dalej, jedę dalej. To nie należy specjalnie. Dobra, okej. Okay. Jest sukces. Jestem na pierwszym miejscu, nie zabiłem się. Tylko tak dalej. A teraz spróbujemy zrobić coś szalonego, czyli spróbuję uciec Kimiemu. Przypomnę, że... że Kimi, zresztą jest tutaj to zaznaczone, robi za mojego rywala. Generalnie staram się... walczę w sumie z nim. W tej chwili o 7 miejsce w generalce. Na miejscu 6 jest bodajże Massa, ale on do niego traci jakieś 50 punktów, także z nim chyba nie ma zbyt wielkich szans. Ale wszystko jeszcze przed nami. Zostało nam w sumie razem z tym, to będzie 15. Dobra, nie powiem wam ile wyścigów w tej chwili, bodajże 6. Razem z tym. Tak, 6. Sukces, dobra. Jeśli uda mi się utrzymać tą pozycję, to myślę, że będzie to dobry wynik. Spróbujmy troszeczkę już... No, standardowy mój styl jazdy, czyli... Przepchnąć się jak najszybciej do przodu, a potem bronić, 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 bronić. Widzę tam daleko z tyłu chyba masę. Co mnie troszeczkę dziwi. No widziałem... O. Zawsze mi się to myli, że tutaj, że na tym zakręcie nie mogę jechać, ale nie ma nie hamować. Na luzie go przejechać na luzie, ale tutaj nie należy, tutaj należy tych hamować i to dosyć... Może nie ostro, albo drugiego biegu, dobra. Jest trzecie okrążenie, za chwilę się pojawi strefy DRS. Punkty pomiaru DRS są tutaj dosyć ciekawie skonstruowane, jak patrzycie na mapkę. Dlatego, że zazwyczaj... Zazwyczaj tuż po aktywacji systemu DRS, czyli te trzecie okrążenia raczej się nie zdarza, żeby
już od razu można było zdobyć DRS-a, bo tutaj jest to w sumie całkiem wykonane, z racji tego, że przed tą długą prostą, którą już właśnie kończymy, też po tym drugim zakręcie jest pierwsza strefa pomiaru DRS, także no dobra, dosyć na ten temat. Bo jest troszeczkę inny temat, który w sumie, no, jakiś od razu powiem, sorry za spóźnienie. Miałem problemy natury technicznej. Zabrakło mi miejsca na dysku przy nagrywaniu. To sprawdzać na przyszłość. Ale w sumie dobrze się złożyło, bo dzięki temu mogłem obejrzeć powtórkę wyścigu w Chinach. I tutaj od razu zgłaszam reklamację do ekipy Eleven Sports. Wątpię, żeby ktoś z nich to oglądał, ale co mi tam. Zgłoszę sobie. Z racji tego, czemu nie było wyścigu w Chinach. Bo kuźwa powtórki jakiejś tam Ligi Mistrzów czy czegoś. Kwalifikacji podobnie, też nie obejrzałem, a oglądam wszystko, nawet treningi. Treningu też nie było, trzeciego treningu sobotnich, prawda, powiedzmy, nazwijmy to zawodów, nie puścili w ogóle. Jeśli ktoś, ja sobie to obejrzałem na Sky Sport, znalazłem sobie, no i sobie kurwa macie. Nie wydamy się. Spokojnie. Tak będę dalej jeździł, dobra. Jednak sobie dam wzbogaconą. Właśnie, strefę DRS. To co mówiłem tutaj. Jeśli chodzi o strefę DRS, to myślę, że są one tutaj w tej chwili po mojej stronie. Dobra, to myślę, że tutaj bez problemu wyprzedzę kolegę. Zrobimy go tak roboczo. Standard. Obejrzałem sobie, znalazłem sobie streama Sky Sports i sobie obejrzałem tą powtórkę po angielsku, po angielsku się okazało. Także mniej więcej wiem, co tam się działo w sumie. Tyle dobrze, że mam rekord w pierwszym sektorze, to chyba, że tak powiem, wina właśnie systemu DRS, nic. Udało mi się obejrzeć jakoś ten wyścig w Chinach, no powiem tak, faktycznie. Kuźwa, czemu Eleven stracił taką stronę oglądalności, puszczając jakieś powtórki? Naprawdę, myślę, że ludzie, biorąc pod uwagę to, co się działo w Australii, to prawda, co się działo w Australii, w Australii było ciekawie, mimo tego, że nie było zbyt wiele wyprzedzeń, to myślę, powiem od razu, w Chinach wyścig był jebitny. Początek był naprawdę ciekawy, z racji tego, że na początku faktycznie, okej. Prognozy przewidywały to, że będzie padać, ale wszyscy jednak nie chcieli, żeby padało. Był nawet pomysł, chyba Hamilton rzucił, żeby zorganizować wyścig w sobotę. Paru kierowców, ale to nie przeszło. Zorganizowanie wyścigu w niedzielę. Z tego, że w niedzielę miała być podobna pogoda jak w piątek, gdzie sesja treningowa pierwsza odbyła się tylko w połowie, a sesja druga w ogóle. Więc pogoda w niedzielę miała być podobna ulewa, ale matka natura poszła z ekipą na kompromis. Padało tylko troszkę. Na początku wyścigu jeszcze zaczęło się przyjaśniać, ale tor był jeszcze suchy, także niektórzy wyjechali na czyściówkach, niektórzy nawet na deszczówkach. Carlos Sainz troszeczkę spalił tutaj, bo wyjechał na slicka. To się dla niego źle skończyło, mimo że skończył siódmy, to jednak początek wyścigu musiał przecipieć na ostatniej pozycji po starcie. Takie coś było, miało miejsce. Wygrał Lewis Hamilton, od razu powiem. Wygrał Hamilton, Vettel był drugi i Max Verstappen, który z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, na kwalifach nie dostał się nawet do Q2, był 16. Przekopał się na trzecią pozycję, został kierowcą dnia zresztą, no tutaj w sumie wcale mu się nie dziwi. Ale powiem tak, początek wyścigu to był niezły cel, bo okej, niektórzy wystarczają. I mi tu widzę agresywnie, próbuję jednak nie pokonać. Na stole ze sam rywalizujemy. Początek tego wyścigu był problematyczny właśnie z tego typu, że nie wszyscy do końca wiedzieli, jak będzie ta pogoda wyglądać. Niektórzy wystartowali oczywiście na przejściówkach, później przerzucili się na sliki. Było jednak za wcześnie na sliki, potem wrócili się z powrotem po... niektórzy chyba po deszczówki? Nie. Była tam taka akcja, ale w każdym razie no, robił się z tego tytułu straszny cyrk. Może dlatego, że nie było Jensona Batona, to nikt nie wiedział, jak to pomagać wystartować.
trwonę, Jenson Button od tego sezonu zrobił sobie roczną przerwę, to będzie chyba taki wieczny urlop bardziej. Wjazd do boksu pod koniec szóstego okrążenia. Pamiętamy. Uważamy, że pojazd za tobą jedzie na pełnych obrotach. Próbuję zmniejszyć... Wcale mnie to nie dziwi, dobra. Że bez Batona chyba nie wiedzieli, na jakich oponach wystartować, ale koniec końców ta sytuacja się unormowała. Vettel w sumie troszeczkę na tym straci, bo tak, po kolei, zaczynając. Od razu powiem, że Lens Stroll nie ukończył wyścigu. Ale nie ze swojej winy, po prostu Perez go tam zahaczył z tyłu. Miał to incydent wyścigowy, Perez go zahaczył na wyjściu z któregoś tam zakrętu. No i poszła mu opona. Musiał kończyć wyścig, był wirtualny samochód bezpieczeństwa. W związku z tym Massa jest już za mną. Myślę, że nie będę się z Massą kopać, chociaż jeśli zachowam to szóste miejsce, to będzie dobrze. Był wirtualny samochód bezpieczeństwa. Vettel zdecydował się zmienić właśnie wtedy opony na siki, bodajże, właśnie na miękkie. Były... Nie na miękkie, nie, tego nie. Miękkie czy na... No, na miękkie. Zdecydował się zmienić opony. Było w sumie taktycznie... Oj. Było w sumie tak z taktycznego punktu widzenia całkiem sporą decyzją, ale później no... Powiem tak, Vettel mógł nawet to wygrać dzięki temu, jak to się nazywa, dzięki temu zagraniu. Mówimy to sobie tak, okej. Okay. No i chyba ogarnąłem ten magiczny zjazd do boksu w wykonaniu Hermana Tilke. Przy okazji, sobie już ogarnąłem, już mniej więcej było należy przejeżdżać. Też tyle. No jest teraz co mam. No jeszcze coś tu ma zryte opony. Wracając. Vettel mógł faktycznie walczyć oczywiście z Hamiltonem, nic całkiem nieźle sporo zyskać. No. Uważaj na innych, kiedy będziesz wracać na tor. Łop. Trochę za ostro chyba zmienięty, bo Van der Garde jest też... Raikkonen zjechał za mną, także. Dzięki uprzejmości Diego, naszego Holendra. Nie przepuści mnie, ale to nie szkodzi. Jednak mimo wszystko... Caterham jest Caterham. Jesteś tuż za polem, jest 3 miejsca przed tobą. To nie takie znowu tuż, ale jeszcze nie zjeżdża. No w ogóle jest. Jak już mówiłem, na tym patencie, na tej strategii Ferrari miało w końcu chyba dobrą strategię. Ale primo, że utknęło chyba troszeczkę za... Utknął troszeczkę za Red Bullami to raz. Dwa, problematyka jeszcze była tego typu, że... Rozbił się też... jak on się nazywa? Giovinazzi, Antonio Giovinazzi, który zastępuje Pascala Wehrlein'a po raz drugi. Również, tak samo jak w kwalifach rozpierdzielił się, miał uścisk na ostatnim zakręcie, rozwalił się o barierki, zrobił w sumie chyba niemalże dokładnie to samo w trakcie wyścigu, na prostej startowej, i skończyło się tym, że już wyjechał prawdziwy safety car. I Vettel troszeczkę jakby stracił tą przewagę w związku ze zmianą opon. Później musiał się troszeczkę bawić z Red Bullami, no generalnie. Ale ostatecznie skończył drugi, jechał świetnie. Vettel chyba, no faktycznie powiem tak, Ferrari, Mercedes, taki tu faktycznie walka jest ostra. Między nimi. Dobra, muszę się teraz skoncentrować, bo najprawdopodobniej przede mną wyjedzie Massa, może uda mi się go jednak... Udało mi się! Jestem już dalej szósty. Przed nami jeszcze jeden zjazd. Zachowałem szóstą pozycję. Plusik dla mnie. Nie jestem tak dosyć stosunkowo daleko za Kimi. Nie wiem, może to się spoza ten na standard. Pamiętam, że była to dosyć spora akcja, kwestia paliwa właśnie, z racji tego, że no... Kwestia zużycia paliwa to też jest taki troszeczkę problem w Formule 1, gdyż uważa się, że tankuje się tego paliwa za mało. W tym sezonie w związku z tymi zmianami też była to drobna sprzeczka. Z racji tego, że paliwa tankuje się troszeczkę mało, wskutek czego kierowcy muszą oszczędzać paliwo, by w ogóle dojechać do mety, a efekty tego są oczywiście dosyć, no... Wyścig nie jest taki widowiskowy, jakby się myślało, jakby się zdawało.
Raikkonen odzyskał już pozycję na rzecz masy. Jestem parę sekund za nimi. O, było blisko. Okej, ale daję radę. Ten zakręt troszeczkę odnoszę wrażenie, że coś mi tam nie idzie. Jeśli chodzi o opony, to nie muszę na nie tak specjalnie uważać, na szczęście. Paliwo na standardzie myślę daje sobie radę. Jeśli chodzi o opony, nie muszę na nie tak specjalnie uważać. Już ustaliliśmy dlaczego. Wracając do Chin, no Vettel mimo wszystko był drugi. Troszeczkę się poczołgał za Red Bullami, ale mimo wszystko, no... dobra, do Raikkonen, no może za chwilę. Verstappen odzyskał, no... 16, prawda? Czyli 13 pozycji. A przez pewien czas był nawet drugi. Także dał czadu. O, Raikkonen też widzę przyspieszył. Mogę sobie spokojnie na tej prostej popatrzeć na mapkę i zobaczyć, jak to się rozgrywa. Patrząc na tą mapkę w tej chwili, widzę, że... Diresta troszeczkę kiepsko sobie poradziła w tej chwili, no... Znaczy poza punktami. Zdecydowanie poza punktami. Wyścig, Bottas. To jest najistotna sprawa, jeśli chodzi o Bottasa. Był on. No. Stracił, zdaje się, rzecz na podium w trakcie wyjazdu safety cara. Stracił niestety miejsce na podium. Ze względu na swój własny błąd po prostu, no... To był jeszcze moment, kiedy... Bo to był początek wyścigu, kiedy jeszcze troszeczkę ślisko było. Po prostu go uślizgnęło. Skończył na 12 pozycji. Po tej akcji. A to też nie wylądował na 6 pozycji. Koniec jeszcze wyprzedził Sainza. W ogóle dla Sainza wiele bardzo ten... Dla Carlosa Sainza w ogóle bardzo duży plus, że skończył 7. Pomimo tego... Oj. Już nie hamuje. Zawsze mi się to myli. No to trzeba uważać. Brawa dla Carlosa Sainza za ukończenie na 7 miejscu, pomimo tego dosyć błędu taktycznego, można powiedzieć, z tymi stickami na starcie. Mógł jednak wyjść na przejściówkach, mimo chociaż na tych przejściówkach. On jako jedyny startował na stickach na starcie i to się źle skończyło. Ale mimo wszystko ukończył 7, brawa dla niego. Brawa również dla Kevina Magnussena, który ukończył 8. 9 i 10 miejsce kolejno Perez i Ocon. No, czyli nasz emigrant z Manora dał sobie radę. To fajnie, że sobie radzi w Forcingi w różowym bolidzie. Nie mają na szczęście różowych kombinezonów, ale... O! To już wiemy, że... Kimi startuje na... jeździ na wzbogaconej. Wiem, że szósta. A Kimi jedzie, zdaje się, na wzbogaconej. A właśnie w ogóle Raikkonen jest taki dosyć, no... W Australii nie zabłysnął, tak jak również teraz w Chinach, chociaż miał chyba jakiś też problem z mocą silnika. Tego na przykład, no, skończył 5, to nie jest wcale zły wynik, ale no... Jak na obecne standardy Ferrari, no, traci ostro tempo do Vettela, także wszyscy się zastanawiają, czy utrzyma angaż w Ferrari. Choćby na rzecz Giovinazziego, który jeździ teraz za Uberze, jest generalnie tam na zastępstwie, ale nie wykluczone, że może trafić w przyszłym roku. Do Ferrari może na miejsce Raikkonena. Bo po tym sezonie jego kontrakt wygasa. Już za szeroko. Nie hamujemy. No cóż. Raikkonen troszeczkę można wierzyć, że się wypala. Niestety. Alonso oczywiście znowu szkoda, bo Alonso, jeśli dobrze pamiętam, był... To jest... No... Obydwa McLareny nie ukończyły wyścigu, mówiąc w skrócie. Proszę, widzę tu za Raikkonenem. Czy tam już pojawia w lusterku? Grosjean skończył na 11, jeśli dobrze pamiętam. Były... Force India były w kleszczach Haasa. Powiem, że Force India będzie walczyć z Williamsem, myślę, że będzie walczyć z Renault. To tymczasem Haas się widzę nieźle obudził. Tak w ogóle. To już mnie nie... Kurde. Kiedy następny zjazd tam był chyba?
11. Przerzucenie na pierwszy bok, czy to lepiej? Samobójstwo. W sumie jestem ciekaw, czy Grand Prix Korei postanowi kiedyś wrócić, bo jeśli... Nie wiem, czy to mówiłem, ale może powtórzę. Że Malezja wypada z kalendarza. Sami się wycofują, sami się po prostu uznają, że no... Formuła 1 w ich kraju nie cieszy już się taką specjalną popularnością. W przeciwieństwie do MotoGP. Dlatego najprawdopodobniej Malezja od przyszłego roku Malezji nie będzie w kalendarzu. Za to wrócą Niemcy. Nie wiadomo jeszcze tylko na jakim torze. Mamy Nürburgring, mamy Hockenheim. Był jeszcze taki patent, żeby jeszcze inny tor myślał o to, żeby wprowadzić Grand Prix Niemiec z Formuły 1. Był to tor Sachsenring, gdzieś pod Dreznem, Saksonia, czyli no, w sumie niedaleko naszej granicy. Mielibyśmy blisko nawet. Chcieliśmy im powiedzieć coś o tym torze, poza tym, że start dużo jeździ, rozgrywa się tam chociażby zawody MotoGP. To na pewno, pewnie DTM również. No nic. O! Co to, panowie, się stało? Coś się musiało Kimiemu stać, bo za nami zrobił się taki ładny peletonik, na którego końcu nagle pojawił się Kimi Räikkönen, który z jakichś niewyjaśnionych powodów zleciał w dół. To nie będzie walczyć o tę pozycję, a tymczasem nie zaczyna gonić Nico Hülkenberg. Obydwa McLareny niestety nie skończyły wyścigu, to już nie wiem. Nie pamiętam, z jakiego powodu skończył Van Dorn, tak, chyba mi śmignęło. Ale Alonso chyba jest najbardziej wkurzony na Hondę z racji tego, że poszedł mu silnik. Chyba kwestia problemy chyba z ciśnieniem paliwa czy coś takiego, nie znoszę te cenie na budowę silnika. Jest na pewno nie takiej maszynerii, jak w Formule 1 produkują. Ale generalnie można powiedzieć w skrócie, Honda znowu zawiodła. Był nawet patent. Doszły nawet do ludu pogłoski, że McLaren zamierza budować pod własnym szyldem własny silnik. Szybko zementowali te pogłoski. Mówią, że no, nie jesteśmy od tego. To nie, McLaren to nie ta branża, samochody okej, wszystko okej, tylko, ale nie silnik. Może nie mają po prostu do tego inżynierów i tak dalej, oni się nie zajmują takimi rzeczami. Ale odnoszę wrażenie, że jakby mieli zbudować własny silnik, to byłby on i tak chyba lepszy od tego Hondy. A wszyscy teraz jadą po McLarenie. Yusuke Hasegawa, czyli szef Hondy, musi się bardzo postarać, jeśli chce utrzymać ten kontrakcik. Tego czasu McLaren Honda był wcześniej taki, że był Honda, pracował z McLarenem w dawnych czasach i dawali czadu. Takich dosyć dawnych czasach, naprawdę dawnych. Ja ich nie pamiętam. Nie doczytałem nawet o nich na Wikipedii. Widzę, Räikkönen już jest chyba trzy pozycje za mną. Woli odrabia straty. A z tego co wiem, za mną na mnie jest Massa. Także będzie się chyba z nim troszeczkę bawił. Proszę i dla mnie. Ja jestem w tej chwili szósty, zdobywam dzięki temu, czekajcie, 25, 18, 15, 12, 10. 15 to jest za trzecim, to 12, 10, 8 punktów. Troszeczkę się zamyśliłem, sorry. No, już widzę masę za sobą, a za nim jest faktycznie Räikkönen, czyli tutaj chyba zgadłem. Kimi jest dziewiąty, czyli zgarnąłby tylko 2 punkty. Ja miałbym ich 8, co by chyba nawet oznaczało, że... wyprzedzę go w generalce i będę 7, jeśli zachowam tą pozycję. Też myślę, że Kimi będzie walczył. Wtedy nie wykluczono, że jeszcze... ten wyścig go nie pokonam. Od razu powiem, że ta opcja w tej grze zryw... Oj! No. Wiecie co, oj, troszeczkę zaostał. Wiecie co, w sumie mogłem go puścić, wiecie czemu? Trochę pomiaru DRS, nie? Mogłem go nawet puścić. To jest troszeczkę zryte opony. Myślę, że one wytrzymają. No, nie wiem.
trochę tu hamować. Hulkenberg walczy, no, Raikkonen, Massa widzę tam chyba z tyłu robi się jakaś bijatyka. Między Massą a Raikkonenem ciężko powiedzieć. Raikkonen wyprzedził Massę jednak, czyli jest już gdzie po... No, nie liczyłem na to, że Massa go utrzyma, coś kiepsko mu idzie w tym wyścigu. O, szkoda, macie. Jadę dalej, jadę dalej, jadę dalej. Połowa wyścigu za nami, już niedługo druga zmiana. Na 17 okazji nie wjeżdżamy. Bottas przez wszystkie sportowi sprawy, co tam ja jeszcze powiedziałem. McLaren również po prostu mu nie poszło. Fiat również wypadł z wyścigu, chociaż no... Z racji tego, że była zażarta walka między chyba bodajże Red Bullami, między Verstappenem i Ricardo, to jakby chyba ludziom coś mignęło. Także nie wiem nawet za bardzo, co się wtedy działo. Oj, coś tam puknęło. Raikkonen jest już tu za mną. Dzięki za info. Że jednak się skoncentruję na jeździe, bo troszeczkę się zagadałem. Dobra, to powoli mi się zaczynało, co prawda uruchomiła mi się troszeczkę automatyka, ale mam wrażenie, że mimo wszystko coś mi kiepsko idzie. Troszeczkę spadło mi tempo od tego gadania chyba. No, troszeczkę już zryte opony. Massa tam znowu daje, próbuje walczyć z Raikkonenem, nie? Chyba udało mi się mu to troszeczkę przyblokować, zamknąłem mu drzwi i musiał się cofnąć. Massa próbuje tego skorzystać. A sobie nie narzekam. Mam jeszcze sporo paliwa w zapasie, z którego najprawdopodobniej skorzystam, jeśli coś mnie spróbuje podciąć. Sorry, najprawdopodobniej może być to Massa, bo Raikkonen zjedzie razem ze mną. Też Massa tutaj coś nie ma specjalnie tempa. Można jeszcze powiedzieć o Grand Prix Chin, poza tym, że to był faktycznie jebitny wyścig. Na pewno można powiedzieć to, że Vettel i Hamilton są w tej chwili w generalce ex-aequo, bo oboje mają po 43 punkty. Jedno miejsce pierwsze, jedno miejsce drugie. W sumie jestem ciekaw. Dobra, w sumie jestem ciekaw, ale jestem w tej chwili troszeczkę zajęty, także może dyskutujemy to później, bo Raikkonen w tej chwili nie goni. Ja mam ciutkę zryte opony. Co mi to w tej chwili uważasz? Jeszcze dwa okrążenia do wjazdu. No. Wyglądałem tak sobie. W sumie zaczynam troszeczkę odczuwać fakt, że są zryte. Chociażby w tym momencie był błąd. Najeżdżanie tu na tarki. Strasznie długa tutaj ta posta. Nie żeby na rzekę, ale wiecie, w tej chwili to ja się bronię, tak by. Okej, opony wyglądają spoko. Jestem szósty. Jest naprawdę całkiem niezły wynik. Po pierwszej zmianie udało mi się to utrzymać. Chyba uda mi się to zrobić również na drugiej zmianie. Oj. Czekaj, za ostro zwolnię. Dobra. Kto wygrywa? Tak w ogóle z ciekawości pytam. No cóż, z tego można powiedzieć, że w tej chwili wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jestem ja, jestem Kimi, za nami się zrobił kawałeczek dalej od nas jest pewien taki peletonik się zrobił. Kurwa, zasiadł. Massa nas powoli dojeżdża. Nie, to nie Massa. To jakiś McLaren i to najprawdopodobniej będzie Button, odnoszę wrażenie. Przed Hekimiego jego chyba przyblokowałem tym dosyć szalonym manewrem. Alonso prowadzi. Do Webera tracę 34 sekundy praktycznie.
No to już nie ma co. Dobra, dojechać do... Baton! Zgadłem! Baton wyprzedził Kimiego Raikona na... W tej chwili dwie pozycje za nami i najprawdopodobniej straci 4 punkty do mnie w tym wyścigu, jeśli ten rozrachunek się... Jeśli to się utrzyma. Przypomnijmy, że jest jeszcze tam Massa, który też coś tam próbuje uszkodzić. No nic. Się nie mogą doczekać Grand Prix Bahrainu. Od razu powiem, taka informacja w sumie dla was, jeśli ktoś nie oglądał wyścigu i kwalifikacji, jeśli kogoś kwalifikacje interesują, bo z tego co wiem, rodziłem sobie program 11, to dzisiaj, czyli w sumie to o północy, tak się ciężko powiedzieć, czy dzisiaj, czy jutro, ale przyjmijmy, że dzisiaj o północy będzie jedna powtórka z Grand Prix Chin i jutro w północy będzie druga powtórka z Grand Prix Chin, czyli najprawdopodobniej będą to zaległe kwalifikacje i wyścig, najprawdopodobniej w tej kolejności. Samochód przed nami został wyposażony w opony podstawowe. Nastawia się na dłuższy czas między zjazdami. Rosberg nas akurat silnie interesuje w tej chwili. Zjazd do boksu, zjazd do boksu. Wiemy. Wow. Uważaj, sądzimy, że jadący za tobą samochód stara się oszczędzać... Baton zjeżdża razem z nami, Kim nie zjeżdża razem z nami. Dobra, to jest na plus. Nie wiemy, kiedy zjeżdża Hulkenberg, bo on też jest za nami. Teraz zjechał, dobra. Jedzie za nami jakiś... Massa też zjeżdża najwyraźniej. Byle nas nikt nie przyblokował, byle nas nikt nie przyblokował. Jedziesz! Ale mówiąc, mając na myśli... Dlaczego to ja zawsze jestem ostatni? Dlaczego? Dobra. Goni się, gonić. Poziom paliwa wygląda dobrze, ale będziemy go obserwować. Kurwa mać, chyba mi uciekli. No uciekli, dobra. Zbogacona Coco Jumbo i do przodu. Raikkonen jedzie w tej chwili chyba na średnich obrotach. Oby. Dlaczego to zawsze ja muszę czekać w pit-topach? Ja się pytam. Centruj się, chłopie, nie możesz tak parkolić. Wredna jest ta sekcja. Dobra, póki co się nie odzywa, no muszę paru kolesi dogonić. Przynajmniej jednego, bo nie jestem pewien, czy uda mi się wycisnąć batona. Dwie sekundy tracę do Kimiego, niedobrze. Mam troszeczkę zapasu paliwa, także chociaż tyle. Jestem ósmy, czyli chociaż no, nie straciłem więcej pozycji na rzecz Pereza, który jest za mną i Massy, który jest za Perezem, że je ścigamy. Mogę być siódmy, proszę bardzo, tylko żeby chociaż pokonać Kimiego w tym wyścigu. Mam jeszcze na to 9 okrążeń. Oczywiście nieco ograniczone zasoby paliwa. Sugerujemy mieszankę drugą. Mieszanka druga. Jesteśmy w tej chwili w komfortowej sytuacji. Nie jesteśmy w komfortowej sytuacji. Cholerne wyprzedanie na pit stopa. Czemu to się zawsze tak kończy? Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym to ja kogoś wyprzedził. Zawsze to mnie wyprzedzają, no ludzie.
Ta gra jest stronnicza. Komputer chyba też nie lubi przegrywać, dlatego daje sobie chore. Sukcesywnie zyskuje do Kimiego trochę czasu, ale może być troszeczkę mało. Nasze dane wskazują, że bolid przed tobą jedzie w trybie oszczędzania paliwa. I to jest dobra wiadomość. Trzeba z tego skorzystać. Batona już chyba nie dogoni, ale spróbujmy chociaż Kimiego. No, jeszcze nie goni Perez, tak? No nic. Minus jeden. Oj, spaliłem chyba ten sektor. Wrócimy się już na standard, bo chyba nie ma co ryzykować. W sumie mogłem zrobić to, co zawsze działało. Zjechać okrążenie wcześniej. Jak to przewidział, że będziemy mieć tak przerąbane przez te pit-stopy. Uła. No i Raikkonen mi ucieka. Koncertowo spierdoliłem to okrążenie. Nawet nie wiem dlaczego. 60, super. Będę musiał jeszcze gonić się z Perezem, tak? No dobra, ósma pozycja to też nie jest źle, liczy się to też to do... Tracę dodatkowo 2 punkty do Raikkonena. Niestety. Za mną się zrobił chyba ładny peletonik. Widzę Pereza, widzę Massa. Ktoś jeszcze może, Hulkenberg. Jeszcze przed chwilą mi szło świetnie, co jest? Mój pierwszy sezon już się wypala. Przynajmniej skończę ten wyścig. Najszybszy czas okrążenia jak dotąd. Powinienem jechać po prostu agresywnie, co? Nie uwierzę, że Kimi w tej chwili jedzie na oszczędnej. Nie ma takiej mocy. W sumie... A może nawet uwierzę. To ani Batona. Baton nie da się wyprzedzić. No dobra, w sumie. W tym tygodniu czeka nas jeszcze kolejny wyścig. Ekspresem ekipy Formuły 1 lecą do Bahrajnu. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Bo jeśli chodzi o... prawdę statystyki, jeśli chodzi o na pewno wyprzedzenie, było zdecydowanie ich więcej. Co wiemy chociażby dzięki Verstappenowi. Liczymy, że w Bahrajnie będzie podobnie.
Chyba nie powinienem tak chyba tak napierdzielać od petarki. Co nie? No i tym razem zdecydowanie poprawiłem się, jeśli chodzi o tempo. Aczkolwiek, żeby dogonić Kimiego, to chyba już za późno, bo już tracę do niego 6 sekund. Parciarz. Nie dałby mi rady, gdyby mnie nie wyprzedził w historii. Nie puściłby go ni cholery. Myślę, że tak się panikę przeoszczędzi się, to raczej nie tu. To nie jest miejsce, w którym należy oszczędzać paliwo. Czy mnie chyba też troszeczkę zwolniło obroty, albo to baton przyspieszył. Także wszystko wskazuje na to, że... też. W kwestii pozycji raczej może się zmienić niewiele. Rytmu pasek jest. Po prostu widać, że Tilker tutaj jest kawał. Jeździ mi się tutaj względnie fajnie, ale... Weź mi powoli przechodzi. Oj. Troszeczkę przeoszczędzić paliwa, żeby mi starczyło. To nie powinno zająć zbyt wiele czasu. Myślę, że Raikkonena jest chyba i tak nie dogonię. Standard. Tutaj nie ma sensu. W którym momencie jadę szybciej od Pereza? Bo jestem tego ciekaw. Troszkę nieprofesjonalnie wyglądało, dobra, trudno. Gdzie? Wow. Troszkę nie jest... przeklikałem się, sorry. Dobra, jedziemy w tej chwili na oszczędne. Nie, w sumie już możemy na standard się przywrócić, bo widzę, że było optimum. Okej. Okay. Razem z tym jeszcze tylko 5 okrążeń. Tereza możesz... Znaczy ten, Raikkonena jeszcze chyba nie dogoni, aż szkoda. Tracę do niego kolejne 2 punkty. Wszystko się może jeszcze zdarzyć, nie? Jeśli chodzi o następne tory, no to będzie może być troszeczkę ciężko. Suzuka akurat jest torem, który mi pasuje. To bardzo. Bardziej niż Korea na pewno. Jeśli chodzi o Abu Dhabi, mogę mieć... Znaczy, Abu Dhabi to za chwilę. Ale jeśli chodzi o Indie, mogę mieć problemy... Zresztą mi się tam strasznie zżynają opony, to mogę mieć tam troszeczkę problem. Żeby jakoś naprawić. Abu Dhabi ciężko powiedzieć. To jest taki troszeczkę średniacki tor dla mnie. Coś jak w tej chwili Korea. W Austin nie bardzo potrafię jeździć. Jeśli chodzi o Interlagos, też tak troszeczkę średniacko mi tam idzie. Także tego. No i w sumie wszyscy się zastanawiają, czemu Pascala Wehrlaina nie było podczas tego Grand Prix w Chinach. Oficjalna wersja jest taka, że nie czuję się fizycznie gotowy do jazdy. Nadal. W sumie jest to troszeczkę dziwne, jak można nie czuć się fizycznie gotowym. Okej.
Chociaż przez ostatnie w Australii, przez te ostatnie dwie sesje treningowe radził sobie całkiem porza, to nagle się nie czuje fizycznie przygotowany. Niektórzy szukają w tym. Niektórzy już się doszukują teorii spiskowej, że nagle nie czuje się fizycznie przygotowany, zasadniczo, że Zauber coś kombinuje. Że próbują wypromować Giovinazziego. W końcu jedyny Włoch w stawce. Dawno nie było Włocha w ogóle w stawce. Od 5 lat ostatnim był Jarno Trulli, który od 2012 już nie startował. To nagle pojawia się Włoch. I prawdopodobnie trafił do ekipy Ferrari. Nie było go. Może być za Raikkonen. Niektórzy myślą, że Wehrlein jest troszeczkę no. Z racji tego troszeczkę z tyłu. Może tak troszkę. No dobra, się pobudziłem się. Muszę się skoncentrować, jeszcze tylko 3 okrążenia. Raikkonen mi już spierdzielił. Nie jest w ogóle, gubię tempo. Troszkę mnie głowa boli od czegoś. Za jasno się ostatnie czasy zrobiło. Wiosna idzie. Przenoszę wrażenie, że już powoli się zaczyna lato. Pogoda o taką, ponieważ fundu zostaje. To jest ostatnie lato dostatki już fundu. Niedługo będziemy wnukom opowiadać, jak to pięknie była wiosna, że kwiaty nowe zatrzymały, żeby śniegi się pojawiały. Nazwę trzeba będzie zmienić, bo śniegu już nie ma. Powoli też chyba już nie będzie. Będziemy wnukom opowiadać, jaka to była piękna wiosna. Pamiętam ostatnio wiosnę 2016 roku, tam 2020 roku. Wiosna była piękna, ptaszki śpiewały, kwiaty, kwity, to była piękna środa. Na tej zasadzie. Kurwa, zaczynam o pogodzie gadać. Takie to wszystko interesujące ten wyścig, no. Staram się utrzymać chociaż tą 8 pozycję. Co w sumie nie idzie mi tak źle nawet. Perez, no, jakby nie może mnie dogonić. Ja się nawet nie próbuję gonić Raikkonena. Chyba już przestał oszczędzać paliwo. Jednak różnica między Lotusem a Force India jest taka dosyć, no, trochę. Jest. Różnica. Ale tylko odrobinę doganie. No, to było ciulowe. Chyba też nie mam najlepszego stanu opon w tej chwili, no. Widziałem lepsze opony. Nie wiem, czy troszeczkę już są zryte, ale mam nie aż tak, żeby mieć problemy. Takiego kalibru, dobra. W ogóle ciekawostka taka, że jak do tej pory żeśmy nikogo nie dublowali, nie? Mieliśmy tam do czynienia z Caterhamem, ale to było podczas zmian i go nie dublowałem. Po prostu zwyczajnie wyprzedziłem. Tak nie musiałem się specjalnie starać. I to jest taka fajna przyjemność, wyprzedzić Caterhama, nie? I łatwe, lekkie, przyjemna robota. Do tego Lotusa nie chciałbym trafić akurat i myślę, że po tym wyścigu najprawdopodobniej otrzymamy oferty od następnych kierowców. Najprawdopodobniej też następny w kolejce będzie zapewne Toro Rosso. Otrzyma najprawdopodobniej ofertę od Toro Rosso po tym wyścigu. Ewentualnie nawet już chyba ofertę przedłużenia angażu od Widzia Yamali. Już to widzę. Już widzę rozmowę z Mario na temat mojego kontraktu. Słuchajcie, kurwa. Tibor. Zajebisty z ciebie kierowca, ale chwilę mnie dziś jak pojeb, ale mimo wszystko cię zostawimy. Tym, bo nie mamy nikogo innego na twój angaż. Suti siedzi jako kierowca rezerwowy, widziałem się tak, że no.
O, ostatni. Popatrzcie, o, i Fernando Alonso. No, niewiele brakowało, żeby nam zdublował. Znaczy, no niewiele brakowało, do 20 sekund. Fernando Alonso wygrywa Grand Prix Korei. Żeby nie było południowej. Wódz, niestety wielki wódz nie chciał nas wpuścić na teren Pjongjangu. Pewnie mają tam jakiś tor. A przynajmniej twierdzą, że mają. Więc niestety musieliśmy się przenieść do sąsiadów. Przypomnę, że w sumie jedynym takim wyścigiem, który rozgrywał się jeszcze w bloku wschodnim, to było Grand Prix Węgier. Zaczęło się w 86 i w sumie nie wiem, czy później robili jakieś za kurtyną jakieś inne wyścigi Formuły 1, ale chyba już nie zdążyli. Dobra, byleby dojechać. Tam niewiele brakuje. Wow. Teraz Coco Jumbo do przodu. Już sobie nawet damy wzbogacono, bo czemu nie? Dobra, i można to uznać mimo wszystko za sukces. Cibor Brzęczyszczycki na miejscu 8. Niestety tuż za Kimim Raikkonenem, ale to chyba raczej z racji tego problemu w pitstopach. No, nie udało mi się obronić tej pozycji przez te zaplute pitstopy. Ale wynik mimo wszystko dobry. Przypomnę, Fernando Alonso wygrał. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton. Widzę, tu była drobna przemieszka. Ale Alonso, z tego co widzę, jechał swój wyścig, także okej. Okay. Na czwartym miejscu Nico Rosberg, Mark Webber. Tych kolesi nie udało mi się dogonić. I miejsce szóste, gdzie powinienem być ja. A zajął je Jenson Button. I dalej Kimi Raikkonen. Ja. Sergio Perez nie gonił, tu za nim był Felipe Massa. Gdzieś tam się chyba z tyłu widziałem Hulkenberga. I teraz mi się troszeczkę zapodział, ale widzę, też był, tak patrząc na czasy. Później Romain Grosjean. I dalej już szary koniec. Czyli Pastor Maldonado, Valtteri Bottas. Di Resta nie może zaliczyć tego wyścigu do udanych. A ja mogę. Czyli umacniam swoją pozycję w Force India. Może mówię. Może w tej chwili dostanę od nich hangar. A, zapomniałem, jest jeszcze Williams. Dobra, zobaczymy, jak to się rozwinie. Za Di Restą dwa bolidy Toro Rosso, czyli chociaż oni go nie wyprzedzili. Więc widzę, też niewiele brakowało. Jean-Éric Vergne, Daniel Ricciardo. A dalej oba bolidy Caterhamu i Marozzi. Czyli klasyka. Tu się niewiele zmieniło. Ile jestem na trochę pecha w tym wyścigu. Zobaczmy, jak się przedstawia generalka. Jestem ciekaw. Ten wynik utrzymuje cię na 8 miejscu w klasyfikacji kierowców. Skończyłem 8 i jestem 8. Tracę do Raikkonena na 6 punktów. Walka moja o 7 pozycję będzie ciężka. I tak, tracę 50 punktów do Felipe Massy. Matematycznie mam jeszcze szansę. Nie, no dobra. Nie. Z tego co widzę, przy okazji ciekawostka, Di Resta też jest 16. Tak do tej pory nie zdobył. Zdobył tylko jeden punkt. A ja względnie regularnie zaczynam punktować. Mam 60 punktów na 14 wyścigów, to daje mi około. Nieco ponad 5 punktów na. Czy 5, no do 6 punktów na wyścig. Dobrze liczę? Na 14 wyścigów 5 to by było, no 4-5 punktów na wyścig. Wydaje ma tam 7-8 pozycje. Czyli no to jest, no to naprawdę dobre. W sumie w podobnym tonie prezentowała się Force India faktycznie w 2013 sezonie. Punktowali regularnie. 7-8 miejsce, 9, tam 10 w punktach tych miejskich. 7-8 miejsce to była taka no dosyć wysoka poprzeczka. Zdarzało się, że byli wyżej. Także myślę, że jeśli o to chodzi, no to faktycznie. Niektóre wyścigi partole, jak leci. A niektórych wyścigów radzę sobie tak przeciętnie. Nie no, generalnie myślę, że radzę sobie całkiem nieźle. Póki co. Więc myślę, że od Force India chyba dostanę angaż. Na kolejny rok. Propozycję przyjmę. I co? To nadal liczę na to, że trafię do Lotusa. Jak nie zajmę jakiemu Raikkonenowi miejsca, to może wepnę się za groszek. Bo groszek jest 11. Propozycję o zabieranie dostanę, bo wcześniej miałem w połowie podczas przerwy wakacyjnej, tej wirtualnej tutaj.
taki po węgrzech dostałem o propozycję od Zaubera. Wiesz, oni są na mnie spłoszeni, że nie przyjąłem. Williams na pewno dostanie od nich propozycję, może nawet już po tym wyścigu. O Toro Rosso też. No mówię, jeśli chodzi o znak zapytania, to Lotus i Mercedes, bo myślę wyżej raczej nie mam co liczyć. Zobaczymy, kontynuuj. Dobra, ekipa niech się cieszy, Maria może chyba uznać ten dzień za udany. Tym razem to Diresta będzie leciał w bubluku bagażowym. Dobra, kura od zespołu. I jedziemy. Yeah! To był naprawdę udany wyścig, chyba warto było nawet dla mnie na niego czekać. Pokazałem wszystkim, że Polak potrafi nie spierdolić czegoś. Ścibor wręczy wszystkich szczęśliwy ze zwycięstwa z kolegą, chociaż z drugiej strony ze zwycięstwa z kolegą to trochę na wyrost. W sumie Diresta specjalnie się nie starałem w sumie. Zakręt tam trzeci, po tej jebitnie długiej prostej, po wyprzedzałem połowę stawki, tyle. Pozostało jest tylko to utrzymać. No i Fernando Alonso, przypomnę, wygrał wyścig w Korei. A, nie przyjrzałem się generacji, kto w tej chwili jeszcze... No dobra, nieważne. Kontynuuj. I zobaczmy. Otrzymuję oczywiście te pedeki. Może tym razem awansuję na szóstą pozycję. Mam szósty poziom, prawda, kariery. Wcześniej byłem chyba cały czas na piątym. No, jeszcze żadnych ofert kontraktów jednak nie mam. A więc czekałem na lepszy moment. No nic, Japonia. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No to wiemy. To wiemy, już jest 7 wygranych z Diresą, to chociaż na tym polu mogę go pokonać. Wystarczy, że wygra wyścig Suzuka. Jak przypominam, jest to wyścig, który no dosyć tak fajnie mi się przejeżdża. O kurwa. To będzie bardzo ciekawy wyścig. Ale dobra. Na Suzuce, na suchym terenie, sobie sprawdzę w trakcie treningu, jeździ mi się naprawdę jebitnie. Jeśli chodzi o deszczowo, no mam nadzieję, że będę jeździł radził sobie na tyle dobrze, że no nie zabiję się. Kiedy ostatnio miałem deszczowy wyścig? Nürburgring. Chyba go nie skończyłem. Dobra, zobaczymy, co da się zrobić. Cofamy się. I w sumie te... No... 6 punktów do Raikkonena. Damy radę. Nie wiem, jak sobie Raikkonen radzi w deszczu. Także. Dobra, damy radę. Zobaczymy, co da się zrobić. Cibor Grzęszczycki i Drakon 94. Zapraszam na kolejny tydzień. Mam nadzieję, tym razem nie będę mieć żadnych problemów. Muszę sobie wyczyścić dysk. Ten zapchany. Zapraszamy na kolejny tydzień, tym razem mam nadzieję, że wszystko odbędzie się zgodnie z harmonogramem. A z tego co się przyjrzałem raczej tak, także zapraszam na przemoczone Grand Prix Japonii i raczej mniej przemoczone Grand Prix Bahrainu, jeśli chodzi o sezon 2017. Audycja zawiera lokowanie produktu. Tym razem powiem, że w programie Eleven Sports jest już przewidziane Grand Prix Bahrainu. Także no tym razem mam nadzieję, że nam się uda. A jeśli ktoś chce sobie zarwać nockę, to północ jest najprawdopodobniej powtórka kwalifikacji Chin, a jutro będzie wyścig. Też o północ. Ja sobie musiał to nagrać. Zbieram dla potomnych. Dzieciom będę pokazywać, tak kiedyś wyglądała Formuła 1. Dobra. Zaczynam głupoty gadać, widzimy się w sobotę. Tym razem tak, na pewno w sobotę. Widzimy się w sobotę. Na razie, do zobaczenia. It's it.